Sopocia. Zapraszamy na pikietę. Stop kłam powiatka Karnowskiego w mediach na pieniądze Sopocian. Zapraszamy na pikietę. Stop kłamstwom Jacka Karnowskiego na pieniądze Sopocian. Wolne media dla Sopocian. Przepis na Sopot to przepis na kłamstwo. Tak jest. A ty mówisz szczerą prawdę. No, no. No co, ale już po co to robić? Rozmowy z trzema osobami. To pani w okularach startuje, co wybory dostaje. Tu jest mikrofon, szefie, proszę. Po co on mówisz, kiedy on i tak... No to po co pan gada? A po co pan gada? A po co pan gada? Jest wolność podobnie, nie? Zgłosiłem twoje wydarzenie. Oficjalnie mam prawo tutaj przemawiać. Ale ja panu zabraniam? Ja panu zabraniam? A pan głosił? Ale ja mogę tu mówić. Ja mówię tu. Zapraszamy na pikietę. Stop kłamstwom pana Jacka Karnowskiego za pieniądze Sopocian. Wolne media za Sopocian. Przepis na Sopot to przepis na kłamstwo. Zapraszamy na pikietę. Obywatelskie, gdzie będziemy mogli wyrazić swoje
swoje opinie. Tymczasem to są przekłamania przed wyborami. Takie gazetki pełnią funkcję gazetek propagandowych i właśnie to też jest oburzające, że pełnią funkcję propagandy wyborczej i tym sposobem mieszkańcy nie mają szansy dowiedzieć się tego, co myśli opozycja, nie mają szansy dowiedzieć się, na co są wydawane ich pieniądze, ponieważ za nasze podatki po prostu powstaje propaganda, która jest w wielu tysiącach egzemplarzy rozdawana po całym mieście. Dlatego nasze hasło brzmi Przepis na Sopot, to jest właśnie tytuł tej gazetki, że Przepis na Sopot to jest przepis na kłamstwo i domagamy się od władz miasta, od prezydenta tego, żeby zmienił się sposób, w jaki ta gazetka jest redagowana, żeby dołączyli do tego mieszkańcy, przedstawiciele mieszkańców, żeby też mieli wpływ na to, jakie artykuły tam się ukazują i na jakie tematy, a przynajmniej też to, żeby w momencie, jeżeli się pokazuje jakiś kłamliwy tekst na temat tego, co robi opozycja, to żeby nas zapytać też o zdanie, a nie żeby były to tylko jednostronne wypowiedzi urzędników miejskich i tak jak powiedziałam, propaganda. W związku z tym, że w tej chwili ta gazetka nie reprezentuje sobą żadnego merytorycznego poziomu, uważam, że nadaje się tylko makulaturę i w związku z tym ogłaszamy akcję, że jeżeli ktoś, kto chce trochę zarobić, zbierze te gazetki, my skupimy je płacąc złotówkę za kilogram. Także będziemy takie ulotki rozdawać na mieście. I pozwolę sobie jeszcze odczytać oświadczenie, które zostanie złożone w sekretariacie pana prezydenta. Oświadczenie w sprawie gazetki propagandowej Przepis na Sopot. Przepis na Sopot przekroczył akceptowalne w życiu publicznym normy, pokazując stronniczość i brak obiektywizmu. Ta gazetka propagandowa stała się stroną sporu politycznego, dążącego jako medium finansowane ze środków publicznych do wyeliminowania jednej ze stron tego sporu, czyli opozycji wobec reżimu Jacka Karnowskiego i ślepo oddanych mu zwolenników. Uważamy, że media gminne, opłacane z naszych pieniędzy, z podatków, powinny służyć wszystkim Sopocianom, a nie być skierowane przeciwko tej części lokalnej społeczności, która nie chce kolaborować z fałszerzem rzeczywistości, jakim jest Jacek Karnowski. Informacje dotyczące szpitala, parkingów, plaży, mariny i wielu innych inwestycji opisywane są w sposób jednostronny. Głos opozycji nie jest przedstawiany. Tak zwani redaktorzy nigdy nie przeprowadzają wywiadów, ani nie pytają o opinię osób, które chcą zmiany władzy w Sopocie. Szkalowane są także media mówiące prawdę o Sopocie. Artykuły nie są podpisywane. Żądamy zatrzymania protokołu propagandy, jaką uprawia prezydent Karnowski w swoim periodyku wyborczym Przepis na Sopot. Nie wierzymy w dobre intencje prezydenta Karnowskiego, dlatego chcąc uchronić mieszkańców, zwłaszcza seniorów, przed tą manipulacją, ogłaszamy skup gazetki Przepis na Sopot jako makulatury. Płacimy złotówkę za kilogram. Każda osoba, która zechce oddać przysługę prawdzie i jednocześnie zarobić, może skontaktować się telefonicznie lub mailowo z naszym stowarzyszeniem. Dziękuję bardzo. Jeżeli to jak...